A jestem w tej chwili na drodze wojewódzkiej numer 935, oznaczonej tutaj na nawigacji jako obwodnica Raciborza. Czy ona faktycznie taką obwodnicą jest, powiem szczerze, nie wiem. Wygląda na to, że tak. Właśnie teraz wjeżdżam do samegoż Raciborza, czy też w granice administracyjne miasta Racibórz. Za 600 metrów skręć w lewo na rozwidleniu. Bo spodziewam się, że skoro tutaj droga ta jest obwodnicą, to pewnie biegnie jakimiś tam peryferyjnymi terenami miasta Raciborz. Skręć w lewo na rozwidleniu. Ja jadę prosto w kierunku Rybnika. Prosto, czyli w lewo, zgodnie z rozumieniem Google Maps. Sama ta obwodnica tegoż Raciborza, całkiem przyjemna, sympatyczna droga wojewódzka. Mająca po jednym pasie w każdą stronę. Droga jednojezdniowa, jak widzimy. Tak więc przypomnę tutaj maksymalna prędkość, jeżeli nie mamy żadnych znaków podwyższających bądź obniżających, to jest 90 km na godzinę. Podwyższających raczej się na tego typu drogach nie stosuje, ale obniżające jak najbardziej. Tutaj spokojnie możemy jechać sobie 90. Troszkę kręto, jak widzimy, pośród ekranów, więc możemy się poczuć, jakbyśmy jechali tunelem jakimś,